Sobotnie wczesne popołudnie w Koszęcinie, w parku w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk. Mamy chwilę przerwy, dlatego korzystamy, nie, Gabrysiu? Oj, korzystamy. Słońce świeci, podobno się opalasz. Opalam się w cieniu, bo mam uczulenie na słońce, ale już za chwilę podążam robić się na bóstwo. To nie jesteś bóstwem? Nie. Ale będziesz. Za kilka chwil. I będę również na estradzie. Niedaleko nas Stanisław Hadyna. Pewnie gdyby żył i zobaczył Cię na estradzie, to zostałabyś tutaj co najmniej solistką. O, bardzo bym chciała. Bardzo. Bardzo? A umiesz śpiewać? Nie, ale bym się nauczyła, bo to by było dawno temu i bym była mała i bym się uczyła od małego, bo to tak podobno się zaczyna. Mój przyjaciel Darek Rzaczek, który jest tutaj solistą w chórze, śpiewa o takich dziewczynach jak Ty tak. A tu jeszcze taki dziążki, że trzymcie mnie ludzie. Wiesz, co one na to odpowiadają? Nie. Pozór panny, pozór dejcie, nie wierzcie obłudzie. Do zobaczenia. Do zobaczenia w Koszęcinie. Przyjeżdżajcie tutaj, bo warto. I słuchajcie Radia Katowice.